dawno nie jechałem przez katowicką Dąbrówkę, a jak pamiętamy tutaj zarówno na ulicy Mirowickiej, na której jestem, jak i na ulicy Leronda jakiś czas temu prowadzone były prace drogowe. Mieliśmy tam jakieś odcinki z ruchem wahadłowym. No tutaj na wysokości mniej więcej schroniska dla zwierząt w Katowicach, o, jak widać, w przeciwną stronę ciągle mamy zerwany asfalt. Co prawda nie mamy już tutaj ruchu wahadłowego, ale pojazdy jadące w przeciwną stronę, czyli jadące w kierunku Milowic, jadą tak naprawdę po drodze, po nawierzchni szutrowej, można powiedzieć, bo asfaltu tutaj nie ma. Jak już wspominałem, ruch wahadłowy nam... nie mamy tutaj ruchu wahadłowego. Może to i dobrze. Bo po co w tym momencie blokować dodatkowo ten ruch. Natomiast na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Myślę, że tutaj dobrze byłoby przyjechać się też w tygodniu. Podejrzewam, że tutaj te wahadełka w tygodniu, kiedy są prowadzone prace remontowe, w dalszym ciągu funkcjonują. O, tutaj znowu wjechałem na odcinek, gdzie ja będę jechał po odcinku szutrowym, czyli po zerwanym asfalcie. No i ja wjeżdżam teraz na odcinek, gdzie mam ruch wahadłowy, czyli skrzyżowanie tutaj ulic Młynem chyba i Strzelców Bytomskich. Czyli można powiedzieć, że to wahadło w jakiś tam sposób się przesunęło, bo ostatnim razem, jak już wspominałem, będąc tutaj, wahadełko mieliśmy na samej ulicy Leronda. Więc ciekaw jestem, jak tutaj na odcinku do Ronda, na końcu ulicy Leronda, się będzie jechać. Oczywiście, jak to w przypadku sygnalizacji świetlnej, trzeba się uzbroić w trochę cierpliwości, szczególnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z ruchem wahadłowym na danym odcinku. Mamy monitoring, zwróćcie uwagę, dlatego też podjechałem, bo byłem ciekaw, czy jest to po prostu monitoring jakiś antykradzieżowy, czy jest to jakaś czujka na wyczuwająca pojazdy i w taki sposób na przykład ustawione są cykle świateł, ale okazuje się, że chyba tak nie jest, bo gdyby ta kamerka miała jakiś czujnik, to pewnie już by mnie wyłapała, że tutaj jestem. Wobec tego przez skrzyżowanie przejeżdżamy bez najmniejszego problemu, ale oczywiście upewniamy się tak co do jednej, jak i drugiej strony, czy nam nic nie jedzie, i jedziemy w prawo w ulicę Leronda. Oczywiście strzałeczka, więc zatrzymanie, strzałki już nie ma.
Anna Leronda przede wszystkim. Najpierw zamknięty przejazd. Według oznakowania prace nadal trwają. Pytanie, czy tutaj jest przejazd przez tory? Wygląda na to, że jest. Znaków żadnych nie było, aby nie było przejazdu. Staniemy sobie tak, żeby tutaj odsłonić ulicę Grzegorzka, żeby nie blokować. Oczywiście będę musiał poczekać, aż przejadą pojazdy sprzeciwka. Więc na pewno bardzo, bardzo trudna sytuacja, z bardzo trudną sytuacją drogową teraz będziemy mieli do czynienia po przejeździe tego pociągu. Bo zwróćcie uwagę, to ja muszę na przejeździe kolejowym, na linii ciągłej, będę musiał zmienić pas ruchu po to, aby ominąć roboty drogowe, które znajdują się tuż za przejazdem kolejowym. Także jeszcze nic nie ruszam, nie podjeżdżam do przodu, bo pojazdy sprzeciwka mogą chcieć jechać przecież teraz w lewo, w ulicę Grzegorzka. O właśnie, jak chociażby ten pojazd. Teraz sobie ruszymy, bo za BMW już nikogo nie ma. Zmiana pasa, sprzeciwka nikt nie jedzie. I wracamy możliwie jak najszybko po ominięciu takiej przeszkody na swój pas ruchu, pomimo oczywiście linii ciągłej. No i teraz to ja jadę po takim zerwanym asfalcie. Oczywiście pamiętajcie tutaj o odpowiednio niższej prędkości, by gdzieś tam nie uszkodzić sobie za bardzo auta. Ja jestem zwolennikiem w takich warunkach. Mamy długą prostą, wyjazd na sąsiedni pas. W sytuacji, gdy coś będzie jechało, czy będę się zbliżał do wierzchołka wzniesienia, tak jak w tym przypadku, że jedziemy nieco pod górkę, uciekam z powrotem na swój pas. Znowu, gdy będę miał możliwość, gdy będę miał widoczność odpowiednią, ewentualnie znowu wyjadę. Sprzeciwka jedzie pojazd, więc już w tej chwili tego nie jestem w stanie zrobić. Z Wiertniczą. Znowu tutaj kawałek zerwany, kawałek niezerwany, a według oznakowania za chwilkę mamy ruch wahadłowy. Sygnalizacja świetlna. A tutaj nie mamy monitoringu sygnalizatora. Tak jak to było na Podmłynem. I czekamy sobie na zielony sygnał. Jest zielone. Omijamy. Dokąd ruch wahadłowy? Krótki odcinek.
wracam na swój pas. Tym razem znowu to ja jadę odcinkiem, który jest wyasfaltowany, i dojechałem do tego dużego ronda imienia księdza Jerzego Pawlika.